Hello, hello, wszystkim długo mnie na live nie było. Przepraszam was, jestem delikatnie zakatarzona, bo też ostatnio jestem trochę podziębiona. Wróciłam na live'a, ale wróciłam też dlatego, że też z jednym z powodów, bo chciałabym wam przypomnieć, że zbiórka dla mojej kochanej przyjaciółki tajemniczej Moniki wciąż jest aktualna. Ludzie, błagam was. Proszę was, pamiętajcie o zbiórce. Zaglądajcie tam. Każda wasza złotówka się najmniejsza pomoc liczy. Liczę, że wśród was dalej są ludzie, że tak powiem, o dobrym, ciepłym sercu. Że nie wszyscy jesteśmy zimnymi Słowianami, że potrafimy sobie wzajemnie w ciężkich chwilach pomagać. Chciałabym naprawdę, żebyście choćby pamiętali o głupiej malutkiej złotówce. To naprawdę dużo ludzie daje. Będziecie mieć dozgonną wdzięczność mojej kochanej siostrzyczki. Owszem. A jej dozgonna dla was ciepło otoczka, aura takiego prawdziwego anioła będzie dla was naprawdę bezcenna. Powinniśmy naprawdę sobie pomagać. To jasne. Chciałabym być Marilyn Mansonem. Musiałabym sobie najpierw oko wydłubać. O Boże. Kocham wasze poczucie humoru. Oj, może w niedługim czasie będziemy w Wawce, ale nie wiem jeszcze kiedy. Jak sobie zęby, to pojadę. No dokładnie. Oj tam, u mnie to jest standard. Zawsze oczek na leczka, momo. A poza tym powiedz o mojej bracie. A tym bardziej, kochani, potwierdzam to, co już mówiła wcześniej Monika, bo wielu z was pewnie w to nie dowierzało. Ja wraz z zabiegiem nowych zębów kończę z tą pracą. Może popatrzę 2-3 miesiące i kończę z tym na dobre. Słyszeliście idę do normalnej pracy. Słyszeliście moją przyjaciółkę, że naprawdę kończę z tą pracą. Chciałaby normalnie pracować, zresztą jak każda z takich osób jak my. No chyba nie jest w tym nic dziwnego. Pokaż mi chwilę. Każdy zasługuje na normalne życie. Każdy zasługuje na nową szansę. I naprawdę, ja z tą pracą kończę. Ja już mam dość użalania się z jakimiś debilami. Odbierać telefony po nocach, nie spać. Nie. To nie dla mnie. No, to jest akurat prawda. To wiecie co, większość ludzi myśli, że jest taka zajebista branża, że tak fajnie. Ale nie do końca. Trzeba naprawdę się zastanowić troszkę i obyć w tej temacie tej branży. Wiecie co, ale prosiłabym, powiem wam tak, może raz na zawsze rozkminię temat Rafaelo. Licytacja w Łoś trwa cały rok i możemy w dobrowolnej chwili te Rafaelo wrzucić. Albo inny po prostu przedmiot, który będzie po prostu, te pieniążki będą na chore dzieciaki, tak? My słowa dotrzymujemy, ale wiecie co? Za bardzo naciskacie, a tym bardziej wiedzieliście bardzo dobrze, że Monika była bardzo ciężko chora i miała poważne problemy ze zdrowiem. I niestety, ale trochę powiem słów krytyki. Wielu z was niestety miało troszkę w dupie zdrowie Moniki. Nikt się nie interesował zdrowiem Moniki. Teraz nagle wszyscy się zbiegacie i na chwilę tam Monika, czekajcie, tylko przyniosę sobie akumulatorek do ładowania. Haram. Jakiego spania, ej kurwa, weźcie, dajcie spokój. Adzia, mama. Brakuje jeszcze 1100 zł. Możecie sobie zobaczyć stronę internetową www.spacerowa22.pl. Tam jest podane, jaki jest koszt usunięcia zębów z całej szczęki.
Ile kosztuje szczęka akrylowa? Nie wierzę, że zobaczcie. Dokładnie 1100 zł, dokładnie. Jesteś bezczelna, wiem. A dobrze, skarby, naprawdę. Masz tu ten, bo żeby nie padło. Ale nic ten, nic dziwnego. Ja siedzę tylko na pisku, dobrze? Nie płaczę, tak się spoczyłam, bo to jest gorąco. Tomek, ja nie będę sprzedawać żadnych kolczyków. Jeszcze nie. Ale ja rozumiem pytania, co tu kolczyki mają do... Nie wiem właśnie. Do twojej pomocy u ząbki. OLC 11A, czyli Olce. A ja mam do ciebie pytanie. Tyle osób mnie obserwuje, tyle osób chce ze mną zdjęcie, tyle osób podchodzi i niby mnie wielbi. To dlaczego ja nie mogę poprosić też ich o pomoc? No powiedz mi szczerze. Łatwo jest kogoś krytykować, ale nikt się spojrzy na siebie. Ta przypadek już parę stąd. Jak już zrobimy live'a razem, to razem. Tajemniczy Miłosz, tobie zawsze oddam Adę. Jestem to w zdjęciu i wolna, ale ostrzegam, utrzymanie moje zdrowie. Zrobię spotkanie, słuchaj, przed samą kliniką. A nawet. Tajemniczy Miłosz, ciebie się nie da nie kochać, ty masz zajebiste poczucie humoru. A szczególnie, że Ada jest na Xanaxie. Tak, i dziennie 2 gramy koksu. Nie no, ludzie, trzeba pożartować czasami, bo co z tego życia mamy tak naprawdę? O. Odezwał się Mateo do nas, to widzę. Tej zabawka jest spierdolnięta, więc o. No niestety i wśród normalnych ludzi. Jezu. Owszem. No, zmień przytyka. Czekaj, ja muszę się wyzwać. Mówię. Tak, mieszkamy w Krakowie. Owszem, teraz zaczęłam dużo obiegać. To nie jest operacja, to jest zabieg usunięcia zębów pod narkozą. Dzięki. Nie dziękuję. Pozdrawiam Antyram. To ja jestem fajny. Pa, do widzenia.
O Jezu. Nie przejmuj się, co się dzieje tu znowu? Ja już mam dość. Głupie pytanie i odpowiedzi, co? No jestem, wróciłam do was na chwilę, live'a przejęłam. To znaczy jaka koleska, bo trochę tego nie rozumiem. Ale wiecie co, jeśli chodzi o blokady pewnych ludzi, no to Monika wie co robi. Jeśli kogoś uważamy, że ktoś jest, że tak powiem, passé, no to po prostu robimy to. No dziękuję, też was kocham. Myślałam kiedyś nad tym, ale teraz było takie marzenie mojego dzieciństwa. W tej chwili to troszkę inne cele się pozmieniały. A mam katar, kochani, bo jestem podziębiona, no. Wiecie co, nie przesadzajcie z tym make-upem, no. Ja się za oby raczej profesjonalistkę nie uważam. Maluję się tak, jak potrafię. Uważam, że są osoby, które ode mnie się ładnie potrafią pomalować. Więc... Dokładnie, dobrze powiedziane, ale dramę. Pozdrawiam cię, Wiktoria, buziaczki. O Jezu. Tak, to wy wszyscy macie z tym ćpaniem. To, że ja mam katar, to ja zaraz muszę ćpać. Ole, ty ludzie. Błagam was, bez takich głupich tych jakichś tu, nie wiem. Ale to masz te nożyczki dla tych, dla mojego do. Tak mam. To będę musiała to później wziąć. Spoko. Wiecie co, nie lubię raczej ruszyć tematów w kwestii mojego tam gdzieś dawnego życia, bo jest to dla mnie takie czasami dość krępujące i niekomfortowe. Tak, chciałabym tak bez makijażu wychodzić. No, obecną chwilę jest to niemożliwe. Na razie nie. Myślałam nad tym, że iść, żeby iść na jakiś taki tutorial makijażu, żeby się troszkę podszkolić w niektórych kwestiach. Pozdrawiam ze przyjaciół huby. Buźki. Tak, postaram się zapisać. Wiem, zawsze obiecywałam, że tylko live'a zapisuję. Zawsze mi gdzieś tam bateria padła, później nie szło tego zapisać. Ale tym razem, wyprzedzając twoje pytanie, będziemy w Krakowie od jutra. Czy gdzieś będziemy na mieście? No obecną chwilę ciężko powiedzieć. Na pewno na razie od imprezek mamy krótki odpoczynek. Bo są ważniejsze rzeczy na głowie. Ale może w niedługim czasie gdzieś tam na mieście będziemy. Miło słyszeć takie rzeczy. Już kiedyś to powiedziałam i powtórzę, nie ruszam tematu tej osoby. Po prostu każdy żyje swoim życiem i tak jest najlepiej. O, dziękuję, bardzo miło. Pozdrawiam ci, miłość Wilda. O, Jezus. W Katowicach niestety jesteśmy ostatni dzień. Więc tak prędko w Katowicach nie będziemy. Ale wiecie co, no ale co wam przeszkadza, że Monice się troszkę ciężej oddycha, no? A może mam problemy ze zdrowiem po prostu? O Jezus.
Naprawdę bardzo inteligentne pytanie. Tak, przeziębiłam się. A ja wiem, nie zwracam uwagi. Ostatni nie miałyśmy na to czasu, a były takie bardziej sprawy priorytetowe. Wiecie co, kochani, ale powiem wam szczerze, jest mi troszkę przykro, bo tak wszyscy ubóstwiają Monika, tak wszyscy latają do niej po zdjęcie, autograf, przy tylu ilości obserwujących. I jakoś ta pomoc na razie wygląda tak jakby po prostu... jakby to delikatnie ująć, jakby ludzie nie chcieli pomóc, jakby Monika zrobiła coś złego. Tak samo nie rozumie krytyki ludzi, którzy krytykują, że ktoś sobie robi zbiórkę, no ale wiecie co, po to jakiś mądry człowiek stworzył stronę pomagam.pl czy tam ta zbiórka.pl, żeby ludzie mogli na problemy zdrowotne sobie te pieniążki, że tak powiem, uzbierać, tak? Przecież nikt nikogo nie zmusza do takich zbiórek, to jest każdego dobra wola, ale ja naprawdę szczerze troszkę czasami mi jest smutno, że tak widzę, że tak niektórzy jakby nie chcieli pomagać. Oczywiście to jest każdego dobra wola, ale wiecie co, no... ale jest to trochę przykre. Ale wiesz co, każdy popełnia jakieś błędy. Nie ma ludzi idealnych, każdy ma jakieś swoje wady. I tak naprawdę chyba każdy człowiek popełnia jakieś błędy, ale nie można każdego zaraz oceniać, że jak ktoś popełnia błędy, to jest zaraz gorszy. Ale posiadałem bez takich obraźliwych tekstów. Ja nie mam się siły denerwować. A jakie teksty? A, że jesteś gruba czy coś takiego. Nie wiem, ktoś tam to tam... Popatrzcie kurwa na siebie, wiecie co? Gruba nie jestem, bardzo dużo schudłam. Nie powiem ile, bo to nikogo nie powinno interesować. Ja może coś dodam w kwestii, że tak powiem... zdrowia mojej przyjaciółki, zaczęła o siebie dbać i zaczęła uprawiać sport, więc także ma odpowiednie zbilansowane posiłki, więc wiecie co, ja wam powiem tak, nie lubię czegoś takiego, łatwo jest skrytykować kogoś, ale trzeba troszkę najpierw popatrzeć na siebie. Ale ja się nie złoszczę, ja jestem osobą zbyt inteligentną, żeby się złościć. Ja po prostu staram się ludziom przekazywać pewne wartości, że można być człowiekiem elokwentnym, a powiedzieć coś w sposób bardzo inteligentnie. O Jezu. Wiesz co? A co ty tak będziesz Moniki z każdego gorsika rozliczał, co za co kupywała? Ja powtarzam jeszcze raz i się powtórzę, ludzie, zaglądajcie na tą zbiórkę, każda złotówka się liczy. Ja wierzę, że wśród was są fajni, pozytywni ludzie, którzy mają naprawdę pozytywny przekaz w ogóle do świata, do ludzi, którzy też starają się coś zrobić dobrego. Każda złotówka się liczy, będziemy ogromnie za to wdzięczne, naprawdę. Nie prosimy tu o jakieś miliony.
Ale najmniejsza złotówka naprawdę dużo daje. Ta jasne. Wiecie co, jak się nie skończą te kupie pytania, to zaraz po prostu skrócę tego live'a i będzie tyle z niego. Może prosiłabym zadawać jakieś pytania bardziej inteligentniejsze. Pytajcie o co chcecie, ale bez jakichś głupich pytań impertynencji, bo to już naprawdę jest męczące. Link macie bezpośrednio do zbiórki podany na inście. Tylko trzeba się dobrze rozejrzeć. Nie Moniś? Tak. Link jest do zbiórki bezpośrednio na inście podany. U Moniki na profilu jest bezpośredni link do zbiórki, także z automatu was przekierowuje po prostu. Nie, powiększam żminką. W niedalekiej przyszłości może delikatnie zrobię usta, ale nie do przesady. Nic nie robiłam, po prostu kwestia pomalowania się dobrze żminką. No ale... O mamo... Poczekaj chwilkę... Halo, słucham? No.